Daleki, a twoja mina od szczęśliwej, bo nie założeniem tutaj było zdobycie jednego punktu. Jasne, że tak, no celowaliśmy w 3 punkty, ale za mało w nas pasji takiej od początku. Zamiast grać tak jak gdzieś po straconych tych 2 bramkach, rzucić się od razu na przeciwnika i dyktować swoje warunki, to czekamy na to, co się wydarzy i no i... A dzieje się tak, że tracimy bramki i potem musimy gonić niepotrzebnie, więc jest niedosyt, ale cieszy chociaż to, że wyszliśmy z tego trudnego momentu i, no i musimy szanować ten remis w takich okolicznościach. Rafał, powiedz mi właśnie, z czego twoim zdaniem, tak na gorąco wiem, że to trudno oceniać, ale wynika ta pasywność, te kilkadziesiąt minut zupełnie takiej bezbarwnej gry, kiedy to Górnik Łęczna tutaj spokojnie grał sobie w piłkę? Wydaje mi się, że... Ciężko ocenić, wiadomo, trzeba wszystko gdzieś pomyśleć na tym razem ze sztabem szkoleniowym, ale z mojej perspektywy za mało gdzieś tych piłek pchamy do przodu, penetrujących takich między linie, między strefy, gdzieś gdzie, żebyśmy tych podań z Marcinem dostawali więcej, żeby tą piłkę można było utrzymać dalej gdzieś od naszej bramki. I mi się wydaje, że to jest gdzieś taki główny nasz błąd, gdzie popełniamy. Nie przyspieszamy tej gry właśnie do przodu, tylko gramy od jednej strony do drugiej, gdzie przeciwnik tylko zdąży się przesunąć i nic tak naprawdę z tego nie ma, więc naprawdę musimy gdzieś wyciągnąć jakieś wnioski z tych paru meczów, bo tak być nie może, no musimy punktować, tym bardziej tutaj. No właśnie, po 5 kolejkach 8 punktów. W tym momencie no, ta droga do drugiej ligi zdaje się być bardzo, bardzo wyboista. Do pierwszej ligi, przepraszam. Jasne, że tak, no ale... Nieraz gdzieś pokazywaliśmy, że w trudnych momentach potrafimy i mam nadzieję, że tym razem też tak będzie i musimy zacząć punktować, ale tak jak mówię, od pierwszej minuty wychodzić z taką pazernością i z taką pasją, jak to było po stracie tych 2 bramek. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.